Dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się, proszę Państwa, po raz kolejny spotkać. Widzę już pierwsze Państwa komentarze, z czego się niezwykle cieszę. Pan Rafał, Pan Łukasz, Pan Mateusz, Pan Andrzej, Pani Bernadetta, Pani Klaudia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szalenie dużo interesujących tematów, pisze Pani Klaudia. Jestem o tym przekonany, proszę Państwa, jeszcze bardziej interesujący jest nasz gość. Szalenie dużo ciekawych rzeczy ma do powiedzenia, o czym przekonuję się, proszę Państwa, za każdym razem, kiedy mam wielką przyjemność z nią rozmawiać. Znamy się już kilka dobrych lat. Poznaliśmy się, proszę Państwa, za granicą, zdaje się, podczas koncertów, które odbywały się w ramach Dni Muzyki Polskiej, projektu, który prezentował polską muzykę klasyczną, graną przez polskich muzyków, projektu, którego miałem być wielką przyjemność konferansjerem. To było w roku 2013 i 2014 z Agatą Igras, bo to bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. Występowaliśmy między innymi w Izraelu i tam miałem wielką, wielką przyjemność ją na scenie zapowiadać. Dzisiaj będę miał ogromną przyjemność, już mam ogromną przyjemność opowiedzieć o niej Państwu i zadać, będę miał dzisiaj okazję i możliwość zadać jej kilka pytań, posłuchać i opowieści. I oczywiście Państwo też będą mieli tę możliwość. Zaglądam na chwilę na czat. Dobry wieczór, Pani Ola. Proszę Państwa, chciałbym się z Państwem umówić w ten sposób, że w pierwszej części spotkania ja poświęcę czas naszemu gościowi. Będziemy rozmawiać. Muszę się, proszę Państwa, na tym skupić. Niestety moja uwaga nie jest aż tak podzielna, żeby jeszcze tutaj śledzić, tak jak to próbowałem robić ostatnim razem, wszystkie komentarze i na bieżąco na nie reagować. A w drugiej części spotkania oddam Państwu głos, chętnie przeczytam Państwa komentarze i będę sięgać po Państwa pytania, które będziemy naszemu gościowi wspólnie zadawać. Dlatego w pierwszej części zachęcam Państwa do tego, żeby pytań nie zadawać, może jedynie pisać jakieś komentarze na bieżąco, gdyby Państwo tak chcieli postąpić, a w drugiej części te pytania się pojawią. Proszę Państwa, nie pytam tym razem, czy mnie dobrze słychać, czy dobrze widać, bo jak sądzę, po 3 minutach wstępu Państwo dawno daliby już znać, że coś jest nie tak. A skoro Państwo tylko się uśmiechają tutaj przemiło do mnie z drugiej strony ekranu, po emotikonkach to widzę, to wnoszę, że wszystko jest w porządku i że czas najwyższy zaprosić naszego gościa. Proszę Państwa, Agata Igras, doktor habilitowana sztuk muzycznych, na co dzień związana z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, pedagog znakomity, zresztą śledzona w mediach społecznościowych przez całe rzesze młodych adeptów fletu. Do tego koncertująca flecistka w Polsce i za granicą, zresztą za granicą też prowadzi przeróżne kursy mistrzowskie. To jest jedna dziedzina, którą się nasza dzisiejsza bohaterka zajmuje, bohaterka naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast druga, szalenie intrygująca i ciekawa, Agata Igras jest dyrektorem zarządzającym agencji Berkeley International, polskiej filii tej agencji, która zajmuje się, proszę Państwa, kojarzeniem osób, spotykaniem osób, taką ma ideę, żeby spotykać osoby i sprawiać, żeby te osoby mogły już razem później żyć długo i szczęśliwie, jak się okazuje. No i o tym dzisiaj chciałbym z Agatą porozmawiać. Już teraz Agatę do nas zapraszamy, proszę Państwa. Bardzo mi miło, dobry wieczór. Dobry wieczór, Wojtku, dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie tutaj i opowiedzieć nam co nieco o tym, czym się zajmujesz. Rzecz to szalenie ciekawa, bo kiedy dzisiaj się myśli o kojarzeniu par czy o spotykaniu ludzi, no to jak podejrzewam, większość z nas ma na myśli wszelakie aplikacje, prawda? Gdzie algorytm trochę podpowiada i rządzi tym, kogo spotykamy. Tymczasem ty jesteś Heart Hunterem. Czym się zajmuje Heart Hunter? Albo Matchmaker? Rzeczywiście pomaganie ludziom, żeby się spotkać. Tak mogę powiedzieć. Bo
instytucja tak zwanego SWAT-a, która była obecna już od bardzo, bardzo, bardzo dawna, funkcjonuje do dnia dzisiejszego i chociaż spotykanie potencjalnych partnerów dzisiaj wydaje się bardzo proste, prawda? Mamy mnóstwo portali internetowych, mnóstwo aplikacji, które nas wspierają w tym wyborze, ustalamy sobie swoje parametry, kogo chcielibyśmy tam po drugiej stronie spotkać. No i wydaje się to bardzo proste, a tutaj okazuje się, że jednak trudno trafić na tę właściwą osobę po drugiej stronie, chociaż oczywiście dobrych historii też jest bardzo dużo. Ale wciąż jest grupa osób, która bardziej ufa wsparciu i no, doświadczeniu ludzi, którzy na co dzień rzeczywiście zajmują się dobieraniem ludzi w pary, którzy poświęcają na to dużo czasu, energii i empatii i otwartości, otwierają swoje serca na drugiego człowieka i wysłuchując go bardzo drobiazgowo i szczegółowo, starają się wesprzeć te jego poszukiwania. Zaraz będę dopytywać o to też, jak to wygląda, ale to, co mnie zainteresowało, no, dzisiaj rzeczywiście otwierając jakąś aplikację randkową, natrafiamy na bardzo, bardzo wiele osób po drugiej stronie i to powoduje no, tak trudność w tym, żeby wybrać, prawda, żeby się zdecydować, bo cały czas można mieć takie wrażenie, a może trafię jeszcze na kogoś lepszego. Tutaj, jeśli chodzi o Twoje usługi, to proponujecie Waszym klientom, z kim mogą się spotkać. I to nie jest jakaś lista, na której znajduje się ileś osób, z których oni wybierają, tylko to już jest ta jedna osoba, o której myślicie, jak rozumiem, że no, będzie pasować, że to jest ta właściwa. To znaczy jest tych osób kilka, ale tutaj rzeczywiście bardzo słuszną rzecz zauważyłeś, że internet i w ogóle aplikacje, których jest coraz więcej i ten rynek tak zwanego online datingu, to jest w ogóle gigantyczny rynek, który rośnie i będzie rósł jeszcze przez najbliższe lata, bo dotykamy tutaj zupełnie innego problemu, mianowicie tego, że jest ogromna rzesza ludzi samotnych i prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy naprawdę, nawet jeśli są spełnieni i szczęśliwi, mają fajne, wypełnione pracą albo życiem nawet towarzyskim dni, to jednak przychodzą momenty takie jak chociażby pandemia, które mocno weryfikują, jak to nasze życie wygląda w momencie, kiedy zamykamy się w czterech ścianach i ci ludzie w dobie chociażby pandemii uderzyli ze wzmożoną siłą w różnego rodzaju aplikacje, gdzie można napisać wszystko. I można wstawić w zasadzie każde zdjęcia, jak wszyscy wiemy dzisiaj, możliwości również wszelkiego rodzaju filtrów pozwalają na to, żeby się odmładzać, odchudzać, mnóstwo różnych rzeczy ze sobą robić, bo jednak w tej obawie przed oceną drugiego człowieka i w tej potrzebie bycia dostrzeżonym i zaakceptowanym często no, gubimy troszkę siebie i swoją autentyczność, myśląc, że jeżeli coś tam sobie poprawimy, to jest większa szansa na to, żeby jakaś osoba w tym ogromie potencjalnych profili zwróciła uwagę właśnie na nas. My pracujemy zupełnie inaczej. Słucham? Ten klient, który przychodzi do Ciebie, który przychodzi skorzystać z usług, które świadczy agencja, którą zarządzasz, no, musi odbyć długą rozmowę. Musisz go bardzo dobrze poznać po to, żeby wiedzieć, komu ewentualnie możesz go, ja wiem, rekomendować, z kim możesz go spotkać. Musisz się czegoś o nim dowiedzieć. Czyli tutaj no, trzeba powiedzieć prawdę. Poznajesz kogoś bardzo dobrze. Tutaj nie da się siebie odchudzić na Instagramie, prawda? I wrzucić na zdjęcia, które będzie prezentował taki obraz, jaki chcielibyśmy kreować, czy mieć samych siebie, a nie taki, jaki jest w rzeczywistości. To prawda, ale ta rozmowa w ogóle przede wszystkim jest też po to, żeby tę drugą stronę zrozumieć. Poznać to jest jedno, ale też dobrze zrozumieć, bo jednak wszyscy jesteśmy ludźmi, których ulepiła nasza historia, tak? Jesteśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy dzięki wszystkim wydarzeniom w naszym życiu i tym trudnym i tym piękniejszym, które nas kształtują i które doprowadzają nas do pewnego miejsca, a moich klientów do miejsca, w którym decydują się jednak na wsparcie osób zewnętrznych w poszukiwaniu tego partnera z bardzo różnych powodów, bo tak jak zawsze powtarzam, no co człowiek to scenariusz i tego się nie da w żaden sposób uogólnić. Ale rzeczywiście, żeby w ogóle wesprzeć starania takiej osoby i w miarę naszych też możliwości, najlepszych chęci zrozumieć i jak najlepiej później współpracować, to ta autentyczność, szczerość, to jednak odarcie się z jakiejś tam maski jest po prostu niezbędne, bo my później w takim procesie, kiedy z kimś pracujemy i rozmawiamy naprawdę bardzo dogłębnie o wielu rzeczach, też się uczymy, dopytujemy, dowiadujemy się coraz więcej, życie mocno weryfikuje nasze
na przykład wyobrażenia o tym, kogo chcielibyśmy widzieć u swojego boku, a często się okazuje, że to, co podajemy jako również kryteria w aplikacjach randkowych, nie do końca okazuje się tym, co nam jest tak naprawdę potrzebne, tylko tym, co nam się wydaje, że jest nam potrzebne. I teraz, jeżeli mamy szansę porozmawiać po drugiej stronie z osobą, która naprawdę pochyla się nad nami i która jest bardzo otwarta, słucha, słyszy, przygląda się, zadaje mądre pytania, żeby różne rzeczy dopytać, bo to nie jest zwykły kwestionariusz, gdzie wypełniamy jakieś tam suche dane, prawda, o tym, skąd jesteśmy, ile mamy wzrostu, ile mamy lat, z jakiego domu, jakie wykształcenie i potem co robiliśmy, ile tam tych związków i tak naprawdę dlaczego nie wyszło, to już nie jest tak ważne, ale czego nam potrzeba i wiadomo, wydaje się to bardzo proste, no nie jest takie proste, z jakiegoś powodu ludzie trafiają i to w bardzo różnym przedziale wiekowym też do takiego biura jak nasze i co więcej, widzę, że to jest też czas renesansu, czyli że coraz więcej osób decyduje się jednak na to, powiem więcej. To jest już naukowo udowodnione i na pewno wiele osób czytało, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju źródła, choćby te internetowe, że przerzucanie profili bardzo długie, niestety doprowadza często do stanów depresyjnych wręcz, bo tak, nie możemy znaleźć kogoś, kto nam się podoba, chociaż przecież podaliśmy tak bardzo ścisłe kryteria. Potem, jak już nam się ktoś podoba, to nie ma za bardzo kontaktu, albo my się nie podobamy. Jakoś ciężko nawiązać tę konwersację, bo w tym gąszczu tych tak zwanych meczy okazuje się, że no, nie zawsze my staniemy się priorytetem dla polubionej osoby i to też powoduje, że ludzie tracą poczucie własnej wartości, izolują się coraz bardziej, poddają się trochę w tym, żeby w ogóle otwierać się na poznanie drugiego człowieka. Więc oczywiście są ci, którym się świetnie to udaje, ale są tacy, dla których to zupełnie się nie sprawdza. I teraz oferta agencji, którą zarządzasz, jest taka, że przychodzi klient. Po pierwsze, musi odbyć długą rozmowę. Ty go bardzo dobrze poznajesz. Poznajecie swoich klientów, znacie ich bardzo dobrze. Jesteście w stanie, no właśnie, ich z sobą, powiedzielibyśmy w języku angielskim, zmaczować, prawda? Albo połączyć. Padacie na ten pomysł, kto do kogo może pasować, czy jej cechy się zgadzają. I tu jest ciekawa jedna rzecz. Ci klienci nie widzą zdjęć tych osób, z którymi idą na spotkanie, prawda? To prawda. U nas to prawda. Jesteśmy dokładnie w opozycji do dzisiejszego świata internetowego, gdzie głównie porozumiewamy się obrazami. My jednak przede wszystkim zwracamy uwagę na człowieka, bo opis, który przedstawiamy klientowi, to jest opis, który jest niejako taką kwintesencją informacji najważniejszych, ale nie tylko tych takich danych, ale również opisujących trochę osobowość i zainteresowania, wiadomo, osoby, którą potencjalnie moglibyśmy chcieć spotkać. I to jest bardzo, powiem szczerze, przemyślana decyzja, która już jest we wszystkich biurach naszej firmy na całym świecie od zawsze, a to już zaraz będzie prawie 20 lat, więc jest to naprawdę sprawdzona już metoda pracy. I powiem też dlaczego chyba. Właśnie z tego względu przede wszystkim, że my sami siebie widzimy zupełnie inaczej na zdjęciach, które przesyłamy w różne miejsca, niż ludzie, którzy nas postrzegają z zewnątrz, a już na pewno ci, którzy patrzą na nas, bo my siebie tak nazwijmy, osoby, które łączą ludzi w pary, patrzą naprawdę z ogromną, nazwę to może tak górnolotnie, ale miłością na drugiego człowieka, bo zawsze chcemy dostrzec przede wszystkim to, co dobre i wszystkie te miękkie i subtelne cechy, które wiele osób, szczególnie mężczyzn, stara się ukryć bardzo głęboko, żeby nikt ich nie posądził o to, że wrażliwość na przykład jest niemęska, albo że są zbyt wrażliwi i niemęscy przez to. Więc patrzymy też w inny sposób i ja naprawdę sama, dostając dla własnych potrzeb czy osoby z biura zdjęcia klientów, niejednokrotnie spoglądam i myślę, o mój Boże, ja spotkałam zupełnie innego człowieka niż ta osoba, którą widzę na zdjęciu, bo przy rozmowie, kiedy jednak dochodzi nam mimika, tembr głosu, sposób, w jaki ktoś się wypowiada, no to jest tak inna wymiarowość takiego spotkania, że zdjęcie może oczywiście być pewnego rodzaju dopełnieniem, ale gdybyśmy mieli oceniać, a niestety mamy taką cechę w dzisiejszym świecie, że bardzo szybko weryfikujemy swoje wybory na podstawie tego, co widzimy i jestem pewna, że wiele osób przyzna mi rację, że na tej podstawie wybieramy i rzeczy, które kupujemy, w które inwestujemy, portale, które nam się podobają albo nie, jakaś
grafika nas ujmuje, inna nie, więc naprawdę ta estetyka często determinuje nasz wybór i byłoby wielką stratą, gdybyśmy tylko przez to, że ktoś na zdjęciu nie wyszedł akurat najkorzystniej, przekreślali możliwość spotkania takiej osoby. Kim jest klient, który do ciebie przychodzi, bo no, nie ma co ukrywać, to jest bardzo specyficzna, specjalna usługa, moglibyśmy powiedzieć ekskluzywna, luksusowa. Klient, który do ciebie przychodzi, to jest na pewno osoba, która osiągnęła już pewną wolność finansową w życiu. W większości przypadków tak, to prawda. To są osoby, my o tym mówimy, że to są osoby, które mają wspaniałe, często spełnione życie, są ludźmi pełnymi pasji, którzy rzeczywiście osiągnęli już pewną swobodę finansową na tyle, że bardzo często nie muszą chodzić do pracy codziennie, nadzorują pewne działania firm niejednokrotnie, które sami założyli albo prowadzą działalności, które nie wymagają od nich takiego typowo 8-godzinnego dnia pracy. I tak jak wspomniałam wcześniej, no, poznają bardzo dużo ludzi i często są wręcz duszami towarzystwa, tylko nie mogą poznać jakoś tych osób właściwych, z którymi chcieliby, czy też chciałyby w przypadku pani wiązać swoje życie. I tutaj powiem szczerze, też w zależności, najczęściej, ponieważ są to bardzo ciekawi, inspirujący ludzie, często towarzyszy im lęk, jeżeli są też osobami o wysokim statusie majątkowym, że osoba, która pojawia się, stara się niejako o ich względy, często może być bardziej zafascynowana stanem ich portfela niż stanem ich umysłu. Ja nie mówię, że to jest permanentne, ale jednak z jakichś powodów decydują się bardzo często na współpracę właśnie z takim miejscem, gdzie wiadomo, że jest to niejako inwestycja w swoją przyszłość, a poza tym każda osoba, którą przedstawiamy, jest osobą, którą warto spotkać. A zastanawia mnie jedna rzecz, ty już zaczęłaś o tym wątku mówić, że te osoby, które no właśnie reprezentują pewien no, stan posiadania, prawda, tak to powiedzmy, albo właśnie pewną swobodę finansową, że im zależy też na tym, żeby spotkać inne osoby, co do których będą miały pewność, że tym, czego szukają, nie są przede wszystkim pieniądze, czy że te pieniądze są na drugim miejscu. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, jest taki model, on bogaty, ona biedna, nagle się spotykają, prawda, wybucha wielkie uczucie i żyją do końca świata, do końca życia szczęśliwi. Czy to się zdarza tylko w filmach, czy w życiu też się może zdarzyć? Czy jednak to może być pewna przeszkoda, takie pochodzenie z dwóch innych światów? Jak to obserwujesz? Jakie masz, nie wiem, doświadczenia? Może udało ci już poznać pewne przykłady szczęśliwe, albo może z nieszczęśliwym zakończeniem? I tutaj znowu wracamy do początku, czyli ile ludzi tyle scenariuszy, bo różne formuły się sprawdzają. Ja sama znam te przykłady, gdzie jedna strona jest na zupełnie innym poziomie, akurat finansowym, który niekoniecznie zawsze musi determinować poziom chociażby wykształcenia albo kultury osobistej, natomiast a druga zupełnie nie, bo ja naprawdę wierzę w miłość i wierzę w to, że miłość jest ponad wszystkim. Natomiast rzeczywiście osoby, które trafiają do naszego biura, gdzie próg wejścia jest na tyle już znaczącą kwotą, że daje gwarancję po pierwsze pewnej niezależności po dwóch stronach, bo zdarzają się zarówno panie, jak i panowie, to muszę powiedzieć otwarcie, którzy są zmęczeni ciągnięciem za sobą osoby, która pojawia się u ich boku i często potrafi stworzyć wspaniałe wrażenie, a tu chyba zaznaczę, że ludzie, którzy dochodzą najczęściej do sukcesu finansowego, to są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują najczęściej. Nie żyjemy w kraju, gdzie dziedziczymy fortunę któreś pokolenie, więc naprawdę w większości to są ludzie, którzy na to bardzo ciężko pracują i to życie pełne pracy było też pełne wyrzeczeń. W związku z czym dość łasi są często na ciepło, na okazywane im ciepłe emocje i przyznam szczerze, jak słucham historii, rzeczywiście często nietrafnie wybierają, to znaczy nie potrafią spojrzeć tak holistycznie i zobaczyć, też nie muszą być świetnymi psychologami, przecież każdemu z nas się zdarzyło w życiu popełnić błędy, oceniając nie do końca trafnie chociażby znajomości różnego rodzaju, niekoniecznie te romantyczne. Więc rzeczywiście dla nich jest to gwarancja, że tutaj po drugiej stronie pojawia się w przypadkach obu płci osoba, która, tak jak powiedziałam, inwestuje w swoją przyszłość, czyli też poważnie podchodzi do relacji, które tutaj się pojawią, tak? Czyli nikt nie oczekuje tego, że druga strona będzie sponsorem, bo żadna ze stron nie będzie się w tym czuła z założenia dobrze, jeżeli to będzie ich wybór później, że po prostu ktoś powie, słuchaj, w takim razie ja jestem odpowiedzialny czy odpowiedzialna za tę stronę,
ty, za inne części w relacji, no to już są późniejsze ustalenia, ale daje im to gwarancję, że nie będzie tak zwanych gold diggers, w przypadku akurat kobiet najczęściej, ale niestety zdarza się to coraz częściej, ponieważ mamy bardzo dużo wspaniałych kobiet, które się rozwijają zawodowo i finansowo również i budują naprawdę, no można powiedzieć, że imperia też u nas w kraju, jest dużo kobiet, które zarządzają naprawdę wielkimi firmami, nawet rodzinnymi, które raz, że obawiają się, że mężczyznę przyciągną właśnie takiego, który myśleć będzie głównie o ich statusie majątkowym, a dwa, niekomfortowo czują się w sytuacji, kiedy miałyby finansować wydatki takiego pana, a jeśli... No właśnie, Poczekaj. A jeśli się czują komfortowo, bo takie też są i każdy ma prawo do swoich wyborów, to mężczyzna często później nie wytrzymuje. I ja już nieraz taką historię słyszałam, że było cudownie i on był wspaniały, no ale niestety w którymś momencie po prostu nie dźwignął wolnego stylu życia i spontanicznych decyzji o podróży tu czy tam, które dla pewnej grupy ludzi są codziennością, tak? I ich wybory mają do tego pełne prawo, ciężko na to zapracowali. I w tym momencie ten mężczyzna, któremu kobieta mówi, nie ma problemu, kochanie, ja wszystko funduję, na początku jest dobrze, a w którymś momencie zaczyna się czuć z tym coraz gorzej i taka relacja też się potrafi rozpaść. Ja nie mówię, że to jest reguła, ale niestety wiele już takich historii słyszałam. Czyli co, że jeśli jest taki związek, czy taka relacja, że on jest bardzo bogaty, ona biedna, to jakby znamy takie historie i jakoś łatwiej się z tym pogodzić. Jeśli jest odwrotnie, to znaczy ona bardzo bogata, a on nie, jemu w pewnym momencie jest trudno. Taka prawidłowość się pojawia? U mnie taka się pojawia, chociaż też zdarzyło mi się odwrotnie, gdzie rzeczywiście klientka bardzo zamożna, zupełnie nie było dla niej istotne, jakie będzie uposażenie pana i skąd, jakie, wiadomo było, jakim ma być człowiekiem. I ja też zawsze uważam, że liczy się człowiek, najbardziej po drugiej stronie. Naprawdę to jest najważniejsze, ale tak wychodzi statystycznie, że panowie po prostu tego często nie wytrzymują ambicjonalnie. Wracam do twojego klienta. Jak powiedzieliśmy, osoba zamożna. Tutaj na tym kanale rozmawiamy o zasadach savoir vivre, etykiety, dress code'u. Interesuje nas świat elegancki, świat, w którym stawiamy sobie pewne wymagania, w którym cenimy jakość, w którym nie chcemy byle czego. Jak jest z twoimi klientami? Czy to są ludzie, dla których te rzeczy są ważne, na przykład kultura, dobre wychowanie? Czy no bo często taki mamy wyobrażenie człowieka zamożnego, który mówi, ja płacę, to wymagam. Prawda? Jak to jest z nimi? Zdarzają się tacy klienci z takimi, najczęściej po prostu nie decyduje się współpracować, bo to są trudni klienci z założenia, skoro uważają, że pieniądze załatwiają wszystko. Już na pewno nie można w ten sposób myśleć, jeżeli rozmawiamy o tak subtelnej kwestii, jaką są uczucia międzyludzkie, których wiadomo kupić się nie da. Jest to niemożliwe, więc to nie są klienci, którzy współpracują z naszym biurem. Natomiast tak, dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, bo my w ogóle pytamy o na przykład preferowany styl ubioru, dlatego że to jest niezwykle ważne przy łączeniu osób, jeżeli jedna strona preferuje styl elegancki, a druga dres, no to może być tutaj jakiś konflikt i zdarzyło mi się tak w przypadku jednej randki, gdzie rzeczywiście... Właśnie chciałem zapytać, czy strój jest ważny, na przykład jak się ubierają takie osoby na randkę, osoby dorosłe, zamożne, takie, dla których pewne rzeczy są jasne, przebojowe, które zbudowały właśnie wielkie firmy, czy dla nich się liczy coś takiego? To też naprawdę to jest kwestia bardzo indywidualna, bo są ludzie, którzy wręcz zaznaczają, że ważne jest dla nich, żeby druga strona nie epatowała markami, czyli żeby mimo docenienia wysokiej jakości nie zwracała uwagi na marki. Tak, i żeby niekoniecznie obnosiła się z tym, jakie to są marki, a jak wiemy dzisiaj wiele szacownych nawet marek powiększa swoje loga, żeby było je dobrze widać z daleka, więc dla większości osób, proszę mi wierzyć, to są bardzo skromni ludzie, po których nie widać, że akurat mogliby, nie wiem, posiadają w garażu kolekcję wspaniałych samochodów, bo oni się z tym po prostu nie obnoszą w żaden sposób i tego samego później oczekują od drugiej strony, ale tak, są osoby, dla których ta elegancja jest ważniejsza dla jednych niż dla innych i zdarzyło mi się tak rzeczywiście, że było takie niedoparowanie na randce, gdzie jedna strona podeszła do tego wydarzenia
bardzo podniośle i swoim strojem uznała rangę tego pierwszego spotkania, a druga strona no, pojawiła się w stroju dość niedbałym, co zostało zauważone i niestety ocenione negatywnie, jako no, taki po prostu brak szacunku do drugiego człowieka, którego spotykamy po raz pierwszy i tu proszę nie mylić tego z tym, że nagle mamy się dostosować do drugiej strony, żeby zrobić dobre wrażenie, bo ja zawsze wszystkim mówię, że autentyczność jest w najwyższej cenie, tak? Musimy być sobą. To po prostu nie była ta para. Nawet jeżeli pod względem osobowości mogły się różne rzeczy zgadzać, to akurat w kwestiach dla jednej strony tutaj ważniejszych, takim jak był strój, no nie do końca dało się zainteresować drugą stronę. Ale zdarza się, że jest to jakiś argument przeciwko spontanicznemu kontynuowaniu znajomości, może tak powiem, bo nasza rola w tym, żeby dobrze wybadać, czy aby na pewno jest to najistotniejszy element i czy jednak nie warto byłoby pochylić się nad innymi cechami drugiej strony, bo no, akurat kwestia też chociażby tego, jak ważny jest dla nas, to jest kwestią dyskusyjną, możemy o tym zawsze porozmawiać, ale człowiek jest na pewno tutaj wartością nadrzędną. Jest jakaś taka lista cech drugiej osoby, kobiet, mężczyzn, których szukają twoi klienci, autentyczność się pojawiła na tym pierwszym miejscu, prawda? Mają być ludzie autentyczni. Mówiłaś o tym, że dobrze, jeśli to są ludzie, którzy są, jak rozumiem, dobrzy, serdeczni, którzy potrafią stworzyć pewne ciepło w relacji. Co jeszcze na takiej liście cech pożądanych drugiej osoby mogłoby się znaleźć? To, co najczęściej, poza oczywiście tym, że inteligencja i poczucie humoru, bo tego wszyscy szukamy, prawda? A poczucie humoru jest w ogóle świetnym lekarstwem na wszelkie trudy dzisiejszych czasów, więc na pewno pomaga się zdystansować i wprowadzić trochę uśmiechu więcej w nasze życie. Ale tak, autentyczność to na pewno. Ciepło też. Ciepło w relacji to jest pewnie też rzecz bardzo względna i różnie postrzegana w zależności od tego, jaki kto ma styl przywiązania i to jest odrębna w ogóle dyskusja na ten temat. Panowie, i to zawsze mówię do pań, żeby wzięły sobie to głęboko do serca, panowie szukają naturalnych kobiet, żadnych sztucznych rzęs i generalnie żadnych naprawdę sztuczności w swoim ciele, tudzież twarzy, bo nie chcą takich kobiet u swego boku i naprawdę każdy jeden mężczyzna, z którym do tej pory rozmawiałam, stawiał jako najważniejszą rzecz, żeby tylko ona była naturalna i błagam żadnych sztucznych rzęs. Więc to jeśli chodzi o cechy wyglądu. Natomiast jeśli chodzi o cechy osobowości, to chyba ta szczerość, taki spokój w sensie osadzenia w sobie, czyli bardzo ważne jest, żeby to był człowiek, który wie kim jest i wie czego chce od życia, tak? Ale oczywiście umie iść na kompromis. W większości moi klienci to są ludzie, którzy naprawdę mają życie pełne pasji. Tam jest przestrzeń dla drugiego człowieka, bo oni często, tak jak wspominałam na początku, mają dobę jednak krótszą w godziny pracy, więc jest przestrzeń i na uprawianie pasji i na drugiego człowieka. Ale ważne jest dla nich, i tutaj też to też dotyczy panów wypowiadających się na temat potencjalnych partnerek, żeby ta pani miała swoją pasję, a bardzo często, żeby koniecznie miała pracę, czyli żeby nie daj Boże nie była taką panią, która szuka po prostu okazji na znalezienie partnera, zresztą takie na szczęście do mnie nie trafiają, ale żeby miała pracę i żeby coś ją w życiu absorbowało i coś gdzie się realizuje, prawda? Czy to będzie pasja, czy praca, idealnie jakby to było połączenie jednego z drugim. Tak sobie myślę, to jest taka rzecz, nad którą się często zastanawiam. Mówiliśmy o autentyczności. Co to dla ciebie znaczy bycie sobą? Bo dzisiaj się tyle mówi o tym, bądź sobą. Mówiłaś o tym, że klienci szukają kogoś autentycznego. Ja słyszałem kiedyś takie słowa, że być sobą może być ten, kto jest kimś, w tym sensie, kto wie, kim jest. Tak. To mnie bardzo przekonuje, ale chciałem zapytać, czy ty się kiedyś nad tym zastanawiasz? Co to znaczy bycie sobą? Ja się zastanawiałam nad tym. Myślę, że to też jest w ogóle fantastyczny temat na odrębne rozmowy i to możliwe, że z psychologiem tutaj na tym miejscu. Ja na pewno taką osobą nie jestem, ale to, co dla mnie, czym dla mnie jest bycie sobą, to jest chyba pogodzenie ze swoimi mocnymi i też słabymi stronami, ze swoimi słabościami i brak wstydu w przyznawaniu się do tego. Czyli nie próba ukrycia cech, które często naszym zdaniem są, nie wiem, trudne, wstydliwe, trudne do zaakceptowania, tylko taka odwaga w tym, żeby
pokazywać siebie takim, jakim jesteśmy, bo każdy z nas niesie w sobie bagaż jakichś cech, które postrzegane są w normach społecznych jako zalety albo jako wady. A myślę, że też w zależności od ludzi możemy różnie oceniać cechę, którą ja ocenię na przykład jako swoją wadę, ktoś oceni jako zaletę. Więc ta odwaga do bycia właśnie w pełni sobą, ze wszystkim, co złe i dobre, to moim zdaniem to jest przede wszystkim autentyczność, naturalność w reakcjach, czyli nie myślenie schematami. Często jesteśmy nauczeni tego, chociaż tutaj, przepraszam, jest oczywiście savoir vivre, to wiadomo, że jest troska o drugiego człowieka i pewne zachowania, które mają na uwadze to, żeby nam wszystkim było bezpiecznie i żeby, prawda, w szacunku wzajemnym spędzać ze sobą czas, to jest dla mnie odrębna kwestia. Ale taka uczciwość ze swoimi opiniami też często, przecież możemy nawet wyrażać dość kontrowersyjne opinie, używając chociażby pewnych słów, gdzie zaznaczamy, że to nasza opinia, a nie oceniamy, tak, drugiego człowieka, tylko po prostu co najwyżej mówimy to z własnej perspektywy. Więc wydaje mi się, że ta, naprawdę ta autentyczność, ja miałam takie pytanie kiedyś od pewnej klientki, która po kolejnym spotkaniu, nie bardzo jakoś ono zakończyło się sukcesem, mówi do mnie: pani Agato, ale może ze mną coś jest nie tak, bo jej się wydawało po prostu, że ona coś takiego ma, że jakoś to wszystko nie pasuje. A to przecież w ogóle nie jest ta droga, prawda? No, ja naprawdę wierzę w to, że każdy z nas jest najlepszy taki, jak jest. Warto by było oczywiście rozmawiać ze sobą, zadawać sobie różne pytania, to co powiedziałeś, być świadomym siebie. I często każdy ma do przepracowania różnego rodzaju historie z przeszłości, których dopóki nie pozamyka. To też dotyczy często relacji, bo to wiąże się później z gotowością wejścia w następną relację i z tym, żeby nie patrzeć na potencjalnego partnera przez pryzmat poprzednich, na przykład nie do końca udanych relacji, prawda, z takim często jakimś czarnym scenariuszem, bo to się wielu osobom zdarza, więc ważne jest to bardzo, żeby tak w zgodzie ze sobą odważnie i autentycznie rozmawiać z drugim człowiekiem i przede wszystkim rozmawiać i się komunikować. Nie udawać i nie myśleć, co by ktoś o nas, czy jeżeli powiedziałabym tak, albo powiedziałbym tak, albo zachował się inaczej, to oceniłby mnie ktoś lepiej, na przykład. To jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówimy dzisiaj o twoich klientach, tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim tych osobach, które reprezentują bardzo wysoki status materialny, to oni poszukują tego, czego nie można kupić, prawda? Czyli autentyczności. Sztuczność i sztuczne rzęsy można kupić. Wiele innych tych rzeczy, które sobie aplikujemy w ciało, też można kupić, ale autentyczności się nie da, prawda? I to jest coś, na co jeśli się postawi, to nawet jak między nim a nią, albo nim a nim, nią a nią i tak dalej, będzie duża różnica na przykład w statusie materialnym, to ta autentyczność być może pomoże, być może się to skończy wielką miłością, jak mówiliśmy. Chciałem cię zapytać, ponieważ znasz dużo osób, poznajesz osoby w bardzo szczególnym momencie, kiedy poszukują kogoś, kim jest dla ciebie dżentelmen? Za chwilę cię zapytam o damę. To takie stare słowa, nie wiem, jakby to nazwać dzisiejszym językiem, to może elegancki mężczyzna, elegancka kobieta. Kim są? Zacznijmy od mężczyzny. Jakie mają cechy dla ciebie? Tego się obawiałam, Wojciechu, że to będzie jakiś test dzisiaj. Absolutnie. To żaden nie, test. Nie, powiem tak. To, co ja myślę, to znaczy elegancki mężczyzna, elegancję nosi się w sobie. Dla mnie dżentelmen to jest mężczyzna, który przede wszystkim odnosi się z szacunkiem do siebie, do ludzi wokół i do świata. To, na tym dla mnie przede wszystkim polega bycie dżentelmenem, a z tym szacunkiem do drugiego człowieka zazwyczaj wiąże się wysoki poziom kultury osobistej. To za tym idzie też często dobrych manier, jeżeli mieliśmy takie szczęście, żeby wynieść to z domu, a jeżeli mieliśmy na tyle świadomi, że tego z domu nie wynieśliśmy, to że się doedukowaliśmy w tej kwestii, ale przede wszystkim uważam to za szacunek, plus pewien rodzaj charyzmy, bo mi się dżentelmen kojarzy jednak z charyzmatycznym mężczyzną, a charyzma ma zazwyczaj mężczyzna, który jest w zdrowy sposób pewien siebie, tak? Czyli pewien siebie i swojej wartości, jak w tej wartości są również słabości. Ale w takim osadzeniu w sobie myślę, że jest ogromna wartość, która jak najbardziej dla mnie też wpisuje się w definicję dżentelmena. To, widzisz, to bardzo ciekawe, bo znowu to, co powiedziałeś na początku, że dżentelmen musi być człowiekiem, który szanuje samego siebie, prawda? Czyli musi zacząć od siebie to wszystko, czyli znowu tak. Najpierw od siebie, najpierw budować tę swoją autentyczność, a dopiero potem iść dalej. A
dama, ta elegancka kobieta, jakie ona ma cechy twoim zdaniem? No, w tej sytuacji Agata mogłabyś tylko siebie opisać i to by wystarczyło absolutnie w odpowiedzi na to pytanie, ale gdybyśmy taką na potrzeby tej naszej rozmowy mieli jakąś definicję zrobić, co byśmy powiedzieli? Wojciech, ja po prostu uwielbiam z tobą rozmawiać, ty wiesz, że po prostu to jest zawsze cudowny czas, ja ci do tobie dziękuję. Dama, mnie moja mama zawsze uczyła, że prawdziwa dama nigdy się nie spieszy. I to jest to, co zawsze przychodzi mi do głowy, niezależnie od mojej własnej definicji, że prawdziwa dama nigdy się nie spieszy. Czyli nie jest kobietą, która działa pod presją i która chociażby mówi za szybko, co mnie się bardzo często akurat zdarza. Ale wydaje mi się, że znowu kluczem jest naprawdę ten sam zestaw cech, który jest uniwersalny dość, niezależnie od tego, czy mówimy o kobiecie, czy o mężczyźnie. Wydaje mi się, że dzisiaj jest to może trochę nowoczesne podejście, ale bardzo w moim pojęciu chyba to najbardziej trafne, bo kobieta elegancka, elegancję uważam też, że ma się w sobie. Oczywiście strój, znając pewne konwenanse i też etykietę w ogóle stylu, jak najbardziej można się do tego dostosować, respektując reguły, które rozwijają się, wiadomo, że już przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat, ale mimo wszystko uważam, że bardzo często po prostu to jest też ten rodzaj. Znowu wrócę do słowa charyzmy, którą nosi się w sobie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Trochę poruszyliśmy ten temat do tej pory. Wspominają mi się słowa pewnej mojej znajomej, mojej klientki też, pani, która zarządzała i dalej zarządza ogromną firmą, która powtarza zawsze, że bogatym ludziom, którzy nie mają stylu i klasy, powinno się odbierać pieniądze, dlatego że duże pieniądze to jest pewne zobowiązanie. I pytanie, które chciałem zadać, czy taką kwestię, którą chciałem poruszyć, duże pieniądze nie zawsze równają się duża kultura, prawda, czy właśnie klasa. Zaraz się zapytam o to, czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz, chociaż podejrzewam, jaka będzie odpowiedź z tym wszystkim, ale chciałbym cię zapytać, ponieważ słucha nas też bardzo wiele osób, które dopiero budują swoje życie, budują swoje kariery i być może zbudują też fortuny. Na co uważać może, kiedy człowiek zdobywa wielkie pieniądze? Na co powinien być uważny, żeby zachować proporcje przez cały czas, żeby nie zgubić tego i tego dobrego samochodu, nie parkować na środku chodnika tak, żeby go wszyscy musieli omijać i krzywić się, mówiąc, a ten to sobie może pozwolić na więcej, bo bogaty, tylko go postawić tam, gdzie trzeba i sprawić, żeby inni przechodzili i się zachwycali, mówiąc, jaka świetna fura. Ale wiesz co, Wojciech, ja się zastanawiam, czy to na pewno jest pytanie do mnie, bo ja się jeszcze tych wielkich pieniędzy nie dorobiłam, więc to jest w ogóle nie z tej strony, natomiast ja mogę tylko, dla mnie wciąż... Pewne refleksje twoje na ten temat. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba zachować pokorę ogromną, bo pieniądze tak samo jak przychodzą, tak samo mogą od nas odejść w jednej chwili i wciąż zostajemy my jako ludzie. I teraz jeżeli odnosimy się z szacunkiem, i to jest dla mnie naprawdę słowo klucz do siebie i do innych, to czy my te pieniądze będziemy mieli, czy ich nie będziemy mieli, to dla innych będziemy zawsze po prostu wartościowym człowiekiem. I mi się wydaje, że to w jaki sposób traktujemy ludzi wokół, przede wszystkim, to się zawsze zaczyna od siebie, bo ja naprawdę uważam, że my sami dla siebie powinniśmy być swoimi najlepszymi przyjaciółmi, troszczyć się o siebie bardzo mądrze. Tutaj troszeczkę odchodzę od takiego typowego egocentryzmu, tylko takiej dbałości o swoją psychikę, o swoją fizyczność, o to, żeby po prostu być dobrze wyspanym, odżywionym, wykształconym, tak? To jest wszystko w naszej gestii. Szkoła nam, powiedzmy, że daje pewne narzędzia do tego, co można zrobić i gdzie można sięgać, ale potem od nas zależy, czy będzie to proces trwający przez całe długie lata, czy to będzie zakończone wraz z momentem otrzymania dyplomu, jakikolwiek by on nie był, studiów wyższych, czy może jeszcze jakiś nawet podyplomowych. Więc szacunek jest dla mnie słowem klucz, bo jeżeli się zgubimy w tej pogoni, w ogóle w pogoni za pieniądzem jako za celem w samym sobie i właśnie to, co mówisz, ten przykład o parkowaniu samochodu, no przecież to jest idealny przykład na to, że w ogóle nie myślimy o innych, tak? Jestem ja i nic więcej, nikogo więcej nie ma i teraz wszyscy mnie podziwiajcie. To jest najczęściej niestety
Potykajcie się u mnie, nie? To jest to, że potykajcie się, bo to stoi na środku chodnika. I teraz jakby ja widziałem wiele razy takie osoby na ulicy, to mi zawsze jakoś intrygowało, bo nigdy tego sam bym nie zrobił. Mianowicie osoby stawały na tle samochodu, robiły sobie zdjęcia, ale jak rozumiem, no ktoś lubi samochody, podoba mu się, chce mieć taką fotografię z samochodem, którego być może nigdy nie będzie mieć, albo wydrukuje sobie to zdjęcie, powiesi na ścianie i to go będzie prowadzić do celu. I teraz ten sam przedmiot, prawda, on może spowodować, że albo innym popsujemy nastrój, albo sprawimy, że inni się też tym ucieszą może. W tym sensie ja sobie tak myślę, że bardzo lubię wracać do tych dawnych czasów, zastanawiać się nad tym, co było fenomenem na przykład arystokracji. Kiedy czytam przeróżne historie o ludziach, którzy należeli do tej grupy, którzy fundowali, nie wiem, szpitale, szkoły, ochronki dla dzieci, to sobie myślę właśnie o tym, na ile pieniądze są pewnym zobowiązaniem, prawda? I na ile dzisiaj jeszcze o tym pamiętamy. No, przejawia się to oczywiście w takich działaniach, kiedy ktoś jest mecenasem, sponsorem, a na ile nas to czasem gubi? Jak to zrobić, żeby nas to nie zgubiło? Właśnie. Oj, to jest, poruszasz bardzo czuły temat moim zdaniem i bardzo, bardzo ważny, bo tak jak w krajach rozwiniętych, gdzie jest już któreś pokolenie ludzi z wielkimi pieniędzmi, procent oddawany na działania charytatywne świadczy o tym, kto tak naprawdę jest jakim człowiekiem i jest to niejako część oczywista bycia człowiekiem bogatym, tak mam poczucie niestety, że w Polsce wciąż to bardzo kuleje, zarówno jeśli chodzi o mecenat sztuki, co już i tak jest jakimś dobrem wyższym i w ogóle wymaga jakiegoś wykształcenia na pewnym poziomie, żeby docenić wspieranie sztuki, ale w ogóle działania charytatywne mam wrażenie, że łatwiej przychodzą ludziom skromnym, którzy sami dobrze rozumieją sytuację osób wspieranych, niż tym, którzy mają wielkie pieniądze, bo właśnie w tej pogoni za pieniądze, ale to jest absolutnie moje prywatne spostrzeżenie, tak? Więc to jest moja prywatna. To nam się może ujawnia pewna, właśnie to, czego szukamy, to znaczy, że bogacąc się na przykład, żeby pamiętać, żeby się nie oderwać od rzeczywistości, żeby wciąż mieć w zasięgu ten świat taki bliski. Ja czasem myślę, nie musimy tutaj wcale mówić o bogactwie jakimś ogromnym, myślę o wielu osiedlach, które na przykład buduje się, które powstają dzisiaj w miastach, w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, osiedla, które są piękne, ale ogrodzone, gdzie dzieciaki wychodzą na podwórko i nie widzą kogoś biednego, nie widzą bezdomnego, nie widzą innych problemów i trochę są zamknięte w pewnym getcie, prawda, w którym no, ten świat jest piękny, idealny. I teraz no, powielając pewne wzorce, rozwijając się, dorastając w tym świecie, trochę się odklejamy od tej rzeczywistości. Nie mamy szansy się uwrażliwić na pewne rzeczy, więc może tutaj to bycie blisko pewnych rzeczy na tyle, na ile się da, też może być jakąś taką odpowiedzią, która pomoże ten stan równowagi utrzymać. No i tu rodzice są kluczem akurat w tej sytuacji, jeżeli już żyją w odklejonej jakiejś tam enklawie ludzi o pewnym uposażeniu finansowym, to ich zadaniem jest przede wszystkim uświadamiać, jak to jest ciężka praca i że pomaganie innym to jest obowiązek w takiej sytuacji, po prostu to jest obowiązek, oddawanie części tego, co mamy, to nie musi być też przy toastach i fajerwerkach, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo ja osobiście uważam, że ci ludzie, którzy są najbogatsi, zazwyczaj są najbogatsi i wewnętrznie, i finansowo, i oni naprawdę noszą ze sobą wielką skromność, zarówno w tym w ogóle, jak się noszą i ubierają, często też w tym, jakimi jeżdżą samochodami, ale to są ludzie o wielkich sercach najczęściej, których to serce i ta wielka pasja do czegoś, co stało się ich pracą, a później doprowadziło ich do sukcesu, bo ja bardzo wierzę w to, że jeżeli robimy coś z pasją i jesteśmy temu oddani, zaangażowani i naprawdę wierzymy w to, że to ma sens i to idzie z wnętrza, że to ma ogromne szanse odnosić sukces i naprawdę zanosić nas wysoko. Wiadomo, że to jest kwestia dochodzenia do pieniędzy i sukcesu, to jest zupełnie odrębna kwestia, bardzo też drobiazgowo zanalizowana przez różne osoby i każdy ma na to swoją receptę, szczególnie z tych, którzy do tych wielkich pieniędzy doszli, ale zachowanie skromności, ci najwięksi ludzie zazwyczaj są właśnie przy tym bardzo skromni i bardzo hojni w stosunku do innych. Tu zresztą też w wielu poradnikach do Savoir Vivre mówi się o tym, że czymś innym jest dbanie o najwyższą jakość, o to, żeby mieć marynarkę wykonaną ze świetnego materiału, prawda? Marynarkę, która no, z daleka może dla osoby niewprawionej wygląda tak samo jak każda inna, prawda? Ale ten, który ją nosi, wie, co to jest za luksus. Posiadanie rzeczy, czy wybór rzeczy najwyższej jakości, to jest coś, co nam podpowiadają absolutnie zasady savoir-vivre, ale napisanie na tej marynarce wielkiej nazwy
firmy, która tak naprawdę, no, często zamiast tych logotypów można by po prostu napisać ceny, prawda, ile to kosztowało, no bo w zasadzie do tego samego się to sprowadza. No to jest epatowanie czymś, co jednak z punktu widzenia tych zasad dobrego wychowania nam się odradza. Ciekawa rzecz. Patrzę jeszcze do swoich notatek i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Znowu wracam do tych osób młodych, które nas słuchają, które mają na przykład 18 lat. Zaczynają być może rozglądać się za partnerem, za partnerką. O czym warto, żeby pamiętały? Co byś im doradziła jako ta osoba, która z o wiele starszymi osobami rozmawia, słucha ich rozterek pewnych, już po pewnych przeżyciach, pewnych doświadczeniach, którzy wiedzą, jakie błędy czasem popełniali. O czym na tym etapie warto wiedzieć? Nie spieszyć się przede wszystkim. Czyli nie traktować wejścia w związek, moim zdaniem, jako tak jakby celu samego w sobie. Żeby się nie spieszyć, żeby dać czas sobie i drugiej stronie na to, żeby wzajemnie przeżyć różne rzeczy, przede wszystkim zobaczyć drugą osobę, przede wszystkim w sytuacjach życiowych i w kontakcie z innymi ludźmi. Jak się odnosi do innych ludzi, bo często jest tak, że zupełnie czym innym jest dbanie o osobę, o którą zabiegamy, a potem się okazuje, że zupełnie inaczej to wygląda w kontekście traktowania ludzi, nie wiem, na przykład nam podległych, albo takich, którzy coś dla nas robią, albo w ogóle swoich przyjaciół, znajomych. Świetnie jest zawsze naprawdę dobrze poznać grono znajomych osób, z którymi decydujemy się na wejście w relacje, bo to bardzo dużo mówi o człowieku i o w ogóle jego czy też jej preferencjach, jeśli chodzi o kręgi towarzyskie i poziom ludzi pod każdym względem, z którymi ceni sobie spędzony czas. Więc chyba główna rada to jest właśnie to, żeby też dobrze poznać siebie, czyli dobrze poznać to, w jakim... To oczywiście do tego jest potrzebny również czas, dlatego mówię o tej cierpliwości, ale poznać siebie, co jest dla nas ważne, jakie mamy potrzeby, z których na pewno nie chcemy rezygnować i nie starać się za wszelką cenę znowu ulepić pod kątem drugiej osoby, tylko jeżeli pewne rzeczy są dla nas niezwykle istotne, to z nich nie rezygnować za wszelką cenę tylko po to, żeby na przykład ktoś jednak zdecydował się na to, żeby przy nas wytrwać, bo to i tak w którymś momencie wyjdzie na wierzch i niestety może doprowadzić do tego, że dana relacja nie wytrzyma próby czasu. Więc no to wracamy do tej kwestii autentyczności również w stosunku do samego siebie, tak? Ale to wymaga czasu i samopoznania, to jest to, o czym dzisiaj też sporo rozmawiamy. Samopoznania, które jest trudne w czasie, kiedy się tak pędzi, prawda, i kiedy człowiek tak. Nie może się zatrzymać i posłuchać na chwilę tego, co mu w głowie rozbrzmiewa, albo zastanowić się, dlaczego się dzisiaj czuje tak, a nie inaczej, czemu ta kolejna sytuacja powoduje w nim takie emocje. Zresztą tak sobie myślę, że jedno to jest siebie słuchać, drugie to jest mieć pewne narzędzia, którymi się umie te śrubki wewnątrz siebie poprzykręcać, podokręcać, prawda? Tak, ale jeszcze jest jedna rzecz chyba, o której warto pamiętać, ale o której cały czas wiele osób zapomina i to w zasadzie niezależnie od wieku, to jest trochę też słuchanie sygnałów z naszego ciała, bo intuicja nam często podpowiada różne rzeczy, które oczy i umysł nam skutecznie potrafią przetłumaczyć zupełnie w inną stronę. I na przykład zdarza się, że nie wiem, spotykamy się z kimś, kto wydaje nam się naprawdę idealną, spełnia nasze gdzieś tam wyobrażenia o potencjalnym partnerze czy partnerce, ale coś nam mówi w środku, że coś jest nie tak, albo na przykład nie czujemy się swobodnie w obecności takiej osoby, albo czujemy supę w brzuchu, gdzieś nam to ciało podpowiada, że mimo tego, że patrzymy i wydaje się, że wszystko jest tak, jak być powinno i tak jak mówię, wzrok podpowiada, że wszystko się zgadza, ta osoba jest inteligentna, mówi wspaniale, mamy tematy do rozmów, to z ciała przychodzi jakiś sygnał, który nas ostrzega. I tego też warto słuchać, bo bardzo często jest tak, że to ciało jednak odpowiada nam właściwie i odbiera pewne sygnały niewerbalne, których nie da się zobaczyć ani nie da się usłyszeć. I no myśmy się jednak przez ostatnie szczególnie lata i przez to takie zapędzenie w pracy i w rozwoju permanentnym troszeczkę niektórzy zgubili kontakt z ciałem i z tą tak zwaną intuicją też, bo to jest głęboko ze sobą wszystko powiązane, więc warto również się nad tym skupić, jak się czujemy przy drugim człowieku.
Mija prawie godzinę naszej rozmowy, Agata, tak jak zazwyczaj, czyli mam wrażenie, że to 3 minuty raptem upłynęły. Powoli czas, by oddać głos naszym przemiłym gościom, którzy są z nami od samego początku. Ja przeglądam komentarze, które się pojawiają na czacie i już zachęcam Państwa teraz do tego, żeby pytania zadawać. Dobry wieczór, kłaniam się wszystkim Państwu jeszcze, którym wcześniej nie mogłem dobry wieczór powiedzieć. Co tutaj mamy? Z tych komentarzy, które się pojawiają w trakcie naszej rozmowy, pan Filip tutaj pisze na przykład, noworysze i savoir-vivr się gryzą. No, jeśli nie odrabiają tej lekcji, to często rzeczywiście tak jest. O, i pan Filip tutaj dodaje, cechą noworysza jest zazwyczaj ostentacja, a to kłóci się z dobrymi obyczajami. To rzeczywiście o tym mówiliśmy. Tylko mi się wydaje, że pan Filip, przepraszam, że wejdę ci w słowo, jest później bardzo aktywny i mówi wręcz, że jest przerażony moją idealizacją. Tak, ja chciałam wyświetlić ten komentarz, tak. Mhm. Tak, ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ja nie powiedziałam, że oni wszyscy tacy są. Ja powiedziałam, że to jest też mój ideał taki, że uważam, że to są pewne wartości, które sobą prezentują ludzie naprawdę bogaci, bo dla mnie człowiek bogaty to jest ten, który jest bogaty, tak jak powiedziałam, wewnętrznie i zewnętrznie. A noworysze to jest pewna grupa, gdzie jednak to określenie jest mocno pejoratywne, a nie znaczy, że ci, którzy dorobili się pieniędzy w ostatnim czasie, wszyscy są tacy sami, bo byśmy bardzo skrzywdzili pewną grupę ludzi naprawdę niezwykle skromnych i pokornych, którzy swoją ciężką pracą zaszli wysoko i mają zupełnie inne wartości, więc ja w ogóle nie jestem za tym, żeby klasyfikować. Ja wypowiadam owszem swoje opinie i na szczęście znam takich ludzi, więc to nie są też wyidealizowane, jakieś wyimaginowane spostrzeżenia. Natomiast wydaje mi się, że też rolą ludzi o pewnym statusie finansowym jest wszystko to, co powiedziałam, czyli też wspieranie i dawanie innym. Tak to jest w innych krajach również. Absolutnie tutaj z panem Filipem nie mogę się zgodzić, tej idealizacji nie dostrzegam, bo rzeczywiście tam się pojawiło w pewnym momencie to rozróżnienie, że są nawet tacy klienci, którzy no właśnie mają takie podejście, płacę, to wymagam im chociażby agencja usług nie godzi się świadczyć, to po pierwsze, a po drugie mam takie wrażenie, że my zbyt często rzeczywiście generalizujemy, wrzucamy do jednego worka, prawda, wszystkich, a nie o to w tym chodzi. Dużo się traci, mam wrażenie, nie przyglądając się wnikliwie i pod lupą pewnym, czy to osobom, czy grupom osób, i próbując jednak dostrzec te dobre wzorce, których jest dużo. Ja zawsze myślałem, proszę Państwa, o osobach zamożnych, że to są tacy ludzie, szczególnie o arystokracji, że to są tacy ludzie, którzy z tego względu, że nie muszą na co dzień myśleć o tym, o czym myśli większość osób, czyli o pracy, o takich codziennych obowiązkach, że mogą się w życiu zająć innymi rzeczami, poszukiwać pewnych rzeczy. I tak sobie zawsze pomyślałem, że tutaj można też znaleźć pewne odpowiedzi na pytania, które się rodzą w naszym życiu, kiedy nasz status majątkowy chociażby się poprawia. Ja mam takie wrażenie czasem o Polakach, że no, globalnie, jeśli chodzi o Polaków, teraz miejmy nadzieję, że czas koronawirusa tego nie zmieni, ale przecież rozwijamy się jako kraj, zmieniamy się, społeczeństwo staje się bardziej zamożne. My potrzebujemy innych wzorców też, nowych, prawda, które nam powiedzą, podpowiedzą, jak żyć, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, jak to robić, żeby z przyjemnością korzystać z tego, co się wypracowało na przykład. Wracam do... Nie złego, prawda, bo też nie można tak, ja mam takie wrażenie często, że człowiek bogaty dla niektórych to jest ten zły, że niedobrze, że bogaty to ze sobą niesie strasznie dużo jakiejś krytyki, ale to naprawdę, jeżeli to jest człowiek, który dochodzi do tego swoją ciężką pracą i przy tym nie wykorzystuje innych ludzi, tylko ich też szanuje, prawda, i to ja nie widzę w tym nic złego, pieniądze nie są niczym złym. Ja tak przynajmniej postrzegam, to jest odrębna kwestia, ale to jest swoją definicję, tak. Ja nie jestem przerażony, wręcz przeciwnie, jeśli osoba, która obcuje często z osobami z wyżyn, dostrzega ich dobre strony, napawa to nadzieją, że ten świat nie jest tak zepsuty, jak moglibyśmy się obawiać. Kończę tutaj w drugim komentarzu. Ciekawy się tu pojawia pytanie jednego z widzów, czy w dzisiejszym czasie mogę mówić jako młoda osoba, 18-letnia, do kogoś madame, mademoiselle albo monsieur. Ja bym powiedział, panie Piotrze, tak, że może z dowcipem, w uśmiechu, w żartach, to chyba tak, ale na poważnie to mogłoby to źle zostać odebrane.
O, tu ciekawe pytanie się pojawia pana Mateusza. Czy w rozmowie z klientami skupia się pani bardziej na charakterze tej osoby, czy na jej wymaganiach względem drugiej? Zdecydowanie ja powiedziałam dzisiaj o tym, że bardzo często te wymagania, które ktoś mówi, my pytamy o to, kim jest ten idealny partner czy partnerka. I to najczęściej jest jakaś projekcja, jakieś wyobrażenie nasze o to, o tym, kim ta osoba powinna być. Więc oczywiście dużo bardziej skupiamy się na rozmowie, na słuchaniu i na obserwowaniu osoby, która jest naszym klientem, żeby wyciągać też swoje wnioski na bazie, tak jak powiedziałam, też historii, która idzie za człowiekiem, tak? Bo możemy z tego bardzo wiele wniosków wyciągnąć, również w kontekście potencjalnych partnerów. Zresztą jak ja rozmawiam później z osobą, o której preferencjach dyskutujemy, to często na przykład coś sugeruje i okazuje się, że ta sugestia jest dobrze przyjęta i ktoś w ogóle nie pomyślałby w ten sposób. To też często dotyczy kwestii na przykład chęci posiadania dzieci, jeżeli ktoś je ma, czy jest otwarty. No dużo się pojawia różnych aspektów, o których się nawet nie myśli w kontekście takiej rozmowy i bardzo często te wymagania dotyczące drugiej strony, proszę mi uwierzyć, że wcale nie są obszerne, że jeżeli przychodzi super wartościowy człowiek, który wiele tematów w swoim życiu przerobił, zajrzał w głąb siebie, a mam takich klientów, którzy dają sobie nawet parę miesięcy albo więcej, albo są lata pomiędzy związkami, bo po prostu potrzebują wiele rzeczy w sobie zamknąć, poukładać i być zdrowym i gotowym na to, żeby zapoczątkować jakąś naprawdę rokującą i zdrową relację, to oni bardziej szukają też po drugiej stronie inspirującego człowieka, dobrego człowieka przede wszystkim, żeby nie poczuć się w żadnym momencie wykorzystanym i ta lista oczekiwań wcale nie jest taka długa. Tutaj ciekawe pojawia się jeszcze pytanie pana Mateusza, który dopytuje tak, i czy można podzielić ludzi na tych, którzy próbują opisać siebie i na takich, którzy mają tylko wymagania od innych. To jest takie ciekawe podsumowanie też tego, o czym mówiliśmy, prawda, że na ile my dzisiaj rzeczywiście mamy ten wgląd w siebie, na ile budujemy tę własną autentyczność, a na ile tylko mamy pewne wymagania, pewien taki stosunek roszczeniowy do innych osób. Ciekawa rzecz, ale tutaj rozumiem, no, pewna procedura też podpowiada odpowiedź chyba, czy daje odpowiedź, to znaczy spotkanie, rozmowa, trzeba tutaj trochę o sobie opowiedzieć, więc no właśnie, ale opowiedzieć o sobie, nie tyle siebie opisać, bo to jest zawsze też często jakieś wyobrażenie o nas. My możemy opowiadać o różnych sytuacjach, opowiedzieć swoją historię i opowiedzieć swoje refleksje na temat różnych wydarzeń w naszym życiu, jeżeli takowe są, jeżeli też jesteśmy na to otwarci, bo nie wszyscy są tak samo otwarci w kwestii rozmawiania chociażby na temat swojej przeszłości miłosnej, prawda? I też trzeba to uszanować i w miarę subtelnie spróbować jak najwięcej wyłowić z informacji pozyskanych z całej tej rozmowy, więc głównie to opowiada się swoją historię, a nie charakteryzuje siebie, bo to jest zawsze bardzo subiektywne jednak. Czekamy na Państwa pytania jeszcze, jeśli Państwo chcieliby jakieś pytania zadać, to zachęcam Państwa do tego, a tymczasem ja bym jeszcze dopytał o jedną rzecz, mianowicie o taką bardzo ważną cechę Twojej pracy czy Twoich usług, dyskrecję. Zresztą pamiętam kiedyś z jednej z naszych rozmów, że Twoi klienci to są często osoby, które nie mają konta na Facebooku, na Instagramie, w mediach społecznościowych, cenią sobie zupełnie coś innego. Tak, to prawda, są osoby, które bardzo świadome też, jak bardzo śledzi nas internet, nie decydują się w ogóle na to, żeby gdziekolwiek zdradzać jakiekolwiek szczegóły dotyczące ich życia, bo każdy ma też inne potrzeby i są rzeczywiście osobami, które też nie bardzo mogą sobie pozwolić na to, żeby w mediach społecznościowych być tutaj, no to jest też bardzo szeroki temat, tak, bo media społecznościowe pomagają nam poszerzyć grono swoich wielbicieli, fanów i obserwujących, szczególnie jest to ważne dla osób, dla których ta popularność ma znaczenie chociażby w pozyskiwaniu kolejnej pracy, na przykład roli albo w sprzedaży różnego rodzaju produktów, bo to głównie o to chodzi. Natomiast ci, którzy oddają się w skupieniu i często dyskretnie też swojej pracy, nie szukają takiego poklasku, po prostu zajmują się
bardzo profesjonalnie swoim życiem zawodowym i również oczekują tego samego, że ich życie prywatne pozostanie podobnie dyskretnie uszanowane, więc dla nich jest niemożliwym chociażby szukanie znajomości przez internet. Też często w to nie wierzą, to jest inna sprawa zupełnie, ale też nie chcą się pokazać, a teraz też powiem jedną chyba istotną rzecz, że jeżeli mamy zacząć eksplorowanie możliwości randkowania przez internet od fałszywych informacji, czyli podawania nie swojego imienia, nie do końca naszego opisu i jeszcze nie naszego zdjęcia albo żadnego zdjęcia, no to tak naprawdę jak chcemy poznać wartościową osobę po drugiej stronie, gdzie już zaufanie przestaje istnieć na samym początku. To jest moim zdaniem zgubna droga i w ogóle zgubny trop, ale i tak wiele osób wpada w te sidła. Natomiast my jako biuro wiadomo, że dyskrecją musimy się wykazywać wielką, bo no, nikt nie wie, kto jest naszym klientem, a tak samo wszyscy oczekują, że ten proces pozostanie w tajemnicy do samego końca i też często nie afiszują się wcale w tym, a w zasadzie najczęściej, że akurat to było miejsce spotkania swojego partnera. Bardzo ciekawe pytanie się pojawia, tutaj pan Mateusz pytanie przysyła. Mówiła pani o sztucznych rzęsach, a jak wygląda sytuacja z tatuażami? Rozmawialiśmy o tatuażach tydzień temu, więc to takie pytanie w nawiązaniu do tego, o czym tutaj na kanale dyskutujemy. Jak to jest? Bardzo dobre pytanie i odpowiem na nie tak. Pytam o to klientów, bo są bardzo różne preferencje, pytam o to, tak, dlatego że jeżeli nagle okazałoby się, że ja przecież nie widzę swoich klientów w pełnej krasie, więc nie wiem, niektórzy mają te tatuaże bardzo dyskretne, niektórzy nagle gdzieś okazuje się, że pod koszulą z tyłu mają wytatuowane całe plecy, zdarzają się bardzo różne przypadki, ale pytam zarówno o to, czy je posiadają, jak i o to, czy im to przeszkadza u innej osoby, dlatego że zdarzyło mi się, że tak, że przeszkadzałoby, więc wyobrażam sobie, że teraz w sytuacji, kiedy nam jakaś relacja zapowiada się dobrze, a miałoby być to argument przeciwko temu, to ja przynajmniej muszę wiedzieć, żeby móc uprzedzić drugą stronę, że tamten tatuaż jest, ale mimo wszystko na przykład uważam, że warto się spotkać, bo naprawdę jest tyle innych ważniejszych rzeczy, że jesteśmy w stanie może przymknąć oko na to, że pojawia się tatuaż, ale pytamy o to jak najbardziej. Pan Łukasz zadaje, jak się domyślam, pan Łukasz, pytanie, dobry wieczór, pytanie z innej beczki, czy podrywanie kobiety, która jest w związku, lecz nie ma on charakteru prawnego, jest na miejscu, pomijając oczywiście nachalność i inne negatywne postawy. Ja mam pewien pomysł na to, jak odpowiedzieć, ale jeśli masz ochotę, Agata, jako pierwsza, to bardzo proszę, oddaję ci głos. Ja dziękuję, bo chętnie ciebie posłucham w tej kwestii. Właśnie, no pomijając nachalność, która nigdy nie jest dobrą postawą, to ja bym tutaj odpowiedział chyba w nawiązaniu do tego, co przeczytałem kiedyś w książce Nadine Rothschild. Mianowicie Nadine Rothschild, mówiliśmy o tym zresztą kiedyś tutaj na kanale, opisując kiedyś symbolikę kwiatów, mówi tak, że mężczyzna kobiecie w związku czy kobiecie zamężnej, bo tutaj nie robiłbym chyba różnicy, czy to związek sformalizowany, czy niesformalizowany. Jeśli dwójka ludzi decyduje się na to, żeby być sobą, to uznajemy, że jest to ważna decyzja i ważna deklaracja. Ale Nadine Rothschild mówi w tej swojej książce tak, że mężczyzna nie powinien nigdy dawać czerwonych róż kobiecie zamężnej, prawda? Bo to jakby zbyt dosłowne by to było powiedzenie o swoich uczuciach, ale wręczyć jej bukiet kwiatów kolorowych i w tych kwiatach jedną czerwoną różę, która jest tym symbolem. Także tutaj autorka podręcznika, czy poradnika do Savoir Vivre podpowiada, że jest to możliwe, jeśli to prawdziwa miłość. To dlaczego, jeśli to widzimy w czyichś oczach, jeśli to czujemy, jeśli nasze ciało nam podpowiada, tak jak mówiła Agata, to dlaczego nie? Ale subtelnie chyba by trzeba było to zasugerować i w taki sposób, żeby ta druga osoba mogła tego udać, że nie zauważa i nie stracić twarzy przy tym, gdyby to miało wyjść na jaw, tak mi się wydaje. Pan Mateusz tutaj dopytuje jeszcze, czy interesuje się pani po zeswataniu, jak miewa się taka para po kilku latach na przykład? Ja się na pewno zainteresuję, bo na razie biuro jako takie w Polsce akurat jest dość krótko, bo drugi rok, natomiast patrząc na historię tą blisko 20-letnią firmy w ogóle na świecie, jak najbardziej tak, ale muszę tu Państwu coś powiedzieć. Zdarza się tak niestety bardzo często, że w momencie, kiedy taka para naprawdę już dobrze się ze sobą ma i na przykład dochodzi do ślubu, ale nie musi, bo to przecież nie jest obowiązek sukcesu takiej relacji, to bardzo często się odcina w ogóle. Nie chcę się często przyznać sama przed sobą niemalże, że akurat w ten, a nie inny sposób doszło do tych relacji. To też zależy od ludzi, bo są... W teatrze. Naprawdę tak jest.
Ale szczęśliwie są też tacy, którzy sami ten kontakt utrzymują, przysyłają kartki i są w kontakcie. Co więcej, zdarza się też tak, że już w historii biura doszło do szczęśliwych połączeń, potem te połączenia się burzliwie w którymś momencie na przykład rozstały, a klienci wracają, bo wiedzą, że po prostu spotkają no, dzięki nam ludzi, których chcieliby normalnie spotkać, licząc na to, że tam będzie kolejna osoba, z którą będą spędzać przynajmniej kilka lat swojego życia. Ciekawe pytanie Pani Katarzyny. Jaki procent par w Pani działalności okazuje się dobranych dobrze? Czy ten sposób poszukiwania drugiej połówki jest względnie skuteczny? Rozumiem, że tutaj ta 20-letnia praktyka czy doświadczenie biura już tutaj daje pewien pogląd w tej sprawie. Daje. I to są też zbadane, to jest normalnie, są dane zbadane. Poziom sukcesu jest powyżej 80%, czyli powyżej 80% par rzeczywiście jest w stanie przetrwać. To jest bardzo dużo, jak na biuro. I pytanie, czy to jest skuteczne. Ja odpowiem w ten sposób. Uważam, że zawsze skuteczne jest, jeżeli po drugiej stronie siada człowiek, który robi to z pasji, z poczuciem misji, bo tylko tak można w tym zawodzie w ogóle funkcjonować, tak jak powiedziałam, z otwartością na drugiego człowieka, więc okazuje się, że tak, że to jest bardzo skuteczny sposób i bardzo wiele osób z tego korzysta, tylko po prostu często się do tego nie przyznaje. Pan Rafał zadaje bardzo ciekawe pytanie w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, strojów na randkę. Pan Rafał pyta tak, czy randkę potraktować jak uroczystość formalną, to może już za daleko trochę, że uroczystość formalna, ale jako coś, co wymaga właśnie tego odpowiedniego stroju, bardziej uroczystego niż ten strój codzienny. No, wiemy, że to troszkę zależy od preferencji, prawda? Teraz jak spotykamy się, osoby, które ty ze sobą spotykasz, no to one już wiedzą, jakie są te preferencje, czy nie muszą wiedzieć, bo są odpowiednio dobrane, ale jak się spotykamy z kimś, o kim nie wiemy, to co? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ja wiem, co ja bym powiedział, ale co ty byś powiedziała, Agata? Ja bym powiedziała tak, że na pewno musimy uhonorować drugą stronę, więc musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby ten strój był świeży, estetyczny i gdzieś tam reprezentujący nasz styl, ja tak uważam, bo to jest też bardzo ważne, żeby nagle osoba, która na co dzień funkcjonuje w strojach w stylu smart casual, nie przyszła zupełnie przebrana jak na własne kryteria, bo mi się wydaje, że wtedy po prostu tracimy swobodę pewną, tak? Jeżeli jesteśmy przebrani, a nie ubrani w tę lepszą wersję naszego stroju, która może nie jest codzienna i niekoniecznie towarzyszy naszemu wyjściu na zakupy, chociaż Wojciech wygląda nieskazitelnie absolutnie w każdej sytuacji, nawet jak idzie po zakupy, nie wszyscy tak mają, więc uważam, że warto po prostu uhonorować i uszanować drugiego człowieka taką lepszą wersją i przede wszystkim zadbać o, tak jak powiedziałam, o czystość, o estetykę, żeby ten strój nie był niedbały, bo to zawsze jest źle odebrane, naprawdę taki też nieskromny i często fałszywy luz nie do końca bywa dobrze odebrany przez drugą stronę, ale musi odbijać jakoś naszą osobowość, więc to też jest istotne w tym, co dzisiaj mówimy a propos autentyczności, prawda, i byciu sobą. Cała sztuka w tym, prawda, żeby jednocześnie ten strój odpowiadał okazji, ale wyrażał też naszą osobowość. Natomiast też z drugiej strony ja sobie myślę, że to jest całe piękno tych strojów. Kiedyś Michał Znaniecki, reżyser operowy, powiedział o tym, że o takiej złotej klatce pokory czy wolności, jaką jest dla niego reżyseria, że reżyseria dla niego to jest pewna wolność, ale w pewnej klatce, w pewnych ograniczeniach, bo inaczej mówi, moja wyobraźnia rozsadziłaby tę klatkę, prawda, i to tę operę po prostu i to wszystko. Więc tak samo jest z tym strojem, prawda, mamy pewne ograniczenia, ale w ramach tych ograniczeń no możemy absolutnie poczuć się wolnymi. Zaglądam do pytań naszych, tutaj Panie Jacku, spoglądam na Pana pytanie, ale nie do końca jestem pewny, czy dobrze rozumiem, dlatego bardzo proszę o doprecyzowanie, a ja wyświetlam pytanie Pana Piotra, który pamiętamy przedstawił się jako osoba 18-letnia. Myślę, że to jest ważne pytanie. Znowu myślę tutaj o tych osobach, które są rówieśnikami Pana Piotra. Czy tworzenie związków w tych czasach polega na codziennym pisaniu na przykład na Messengerze, czy też jeszcze jest duża potrzeba wielu spotkań z kobietą, na której nam zależy? Ja myślę, że zawsze jest potrzeba spotkań, że to przede wszystkim muszą być spotkania, że ten Messenger dzisiaj, który jest takim wygodnym sposobem komunikacji, to jednak nas pozbawia czegoś
szalenie ważnego. No, mimiki, zachowania, gestów, tej energii, która płynie pomiędzy nami. Tak mi się wydaje. To jest w ogóle niezbędne. Spotkanie przede wszystkim, to klikanie na Messengerze bardzo płytkie i pozbawione chociażby intonacji głosu pisanego w tym momencie, naprawdę może być tak źle odczytane. Jestem sama już świadkiem tylu nieporozumień ze względu na źle odczytane komunikaty messengerowe, że a jeszcze jak się staramy o kobiety, to zawsze lepiej jednak zadbać o to, żeby był czas na to spotkanie, nawet krótkie, ale jak nam zależy, to zawsze go znajdziemy. To będzie krótka odpowiedź. Pan Filip pyta, co pani myśli o speed datingu? Myślę, że tutaj usługa, o której rozmawiamy, jest raczej slow, więc chyba coś zupełnie innego niż speed dating. Zupełnie innego, ale ja myślę, że naprawdę każdy musi znaleźć swoją formułę, tak? Bo jednemu jednak będzie mimo wszystko najbliżej do aplikacji randkowych, które dają swego rodzaju też dystans, duży wybór, ale zero zobowiązań, jeżeli tego nie chcemy, bo jednak zostajemy cały czas w takim zderzeniu z obrazem, a speed dating włącza nam jednak element ludzki, bo przychodzimy w miejsce, gdzie jest x osób, oczywiście ten czas nas jest bardzo krótki, ale często potrafimy, wszyscy wiemy, że pierwsze wrażenie zazwyczaj pozostaje najdłużej, prawda? Więc jeżeli to pierwsze miłość od pierwszego wejrzenia to zawsze jest speed dating. Uważam, że to, że tam jest kontakt z drugim człowiekiem i możemy zamienić kilka słów, prędzej powie nam prawdę o drugiej stronie, przynajmniej zalążek tej prawdy, niż klikanie przez może nawet kilka dni z kimś schowanym za zdjęciem. Wyświetlam pytanie pani Klaudii, rzecz, o której mówiliśmy, ale może umknęła, więc tutaj, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy pani agencja działa na terenie całej Polski? Tak, nasza agencja w ogóle działa na terenie świata, więc dajemy możliwość również szukania partnerów nie tylko w Polsce, ale też poza Polską. Także jak najbardziej. Biuro mamy w Warszawie, ale działamy zdecydowanie nie tylko w Warszawie. Pani Emilia, dopasowanie, na których polach jest pani zdaniem i z pani doświadczenia najważniejsze, by związek się udał? Czy to poczucie humoru, czy może kwestia wiary na przykład, a może ambicje albo podobne marzenia? Poczucie humoru to nie jest coś, co moim zdaniem akurat utrzyma ludzi przy sobie. Kwestia wiary na pewno jest bardzo istotna i ważne jest przedyskutowanie tego i też domówienie tego z partnerem, żeby uniknąć później ewentualnie jakichś rozczarowań. Natomiast to, co moim zdaniem jest kluczowe, to jest system wartości i również jednak sposób spędzania wolnego czasu. Na ile to jest dla nas istotne, żeby dzielić ten czas z drugim człowiekiem, a na ile jesteśmy ludźmi pasji, którzy bardzo szanują ten swój czas prywatny i ważna jest dla nas ważny jest jakiś obszar samotności. To są te style przywiązania, też kwestia tego, na ile bardzo cenimy sobie bliskość i bycie cały czas razem, na ile potrzebujemy przestrzeni. To są rzeczy też, o których się rozmawia i które bierze się pod uwagę w przypadku łączenia ludzi ze sobą. Zbliżając się do końca naszego spotkania, chciałbym jeszcze wyświetlić pytanie pana Mateusza. Dobre pytanie może na podsumowanie, bo być może uda nam się tutaj podać kilka takich rad albo podpowiedzi. Pan Mateusz pisze tak, jeśli jest jeszcze na to czas, to chyba nie był poruszany temat z listy, czyli randki w dobrym stylu. Może kilka zdań porad. Świetnie się Państwa słucha, dlatego tyle pytań zadaję. Panie Mateuszu, to zasługa Agaty absolutnie i dobrze, że Państwo pytania zadają, ale co byśmy tutaj powiedzieli? Randka w dobrym stylu, parę porad. To może wracając do tego, co Pan Rafał powiedział, pomyśleć o stroju, to pierwsza rzecz, dobrze dopasować strój. I miejsce również, żeby to było miejsce, w którym możemy usłyszeć kogoś, prawda, a nie koniecznie miejsce, gdzie na przykład zagłuszy nas jakaś bardzo donośna muzyka i ta przestrzeń intymna nie przestanie istnieć, bo jednak spotykamy kogoś po raz pierwszy, więc jak rozumiem, oprócz tego, że chcemy tę osobę zobaczyć, to przede wszystkim chcemy zajrzeć do duszy tego człowieka, czyli rzeczywiście porozmawiać i dowiedzieć się czegoś więcej i czegoś głębiej. To jest na pewno bardzo ważne. Ja powiem szczerze, jestem strasznym problemem z takimi typami randkowymi, ale proszę, Wojciech, ty będziesz wyliczał, bo ty masz też swoje, proszę. Ale to idźmy po kolei rzeczywiście, bo to dobra rzecz. Kino albo koncert na pierwszą randkę to nie jest dobre rozwiązanie, prawda? Bo trudno się z sobą porozumieć, trudno wymienić parę słów ze sobą. Druga kwestia, spacer. Ja kiedyś się nad tym zastanawiałem. Spacer z jednej strony świetna rzecz, romantyczna, ale jednak jak się idzie, to patrzy się cały czas przed siebie, nie patrzy się na tego kogoś, nie obserwuje się reakcji. Może jednak kawiarnia albo restauracja lepiej.
Bo widzisz, ja nie wykluczam tego kina lub koncertu, tylko dobrze by było wcześniej się spotkać właśnie po to, żeby wypić tę kawę na przykład, albo aperitif, albo na cokolwiek mamy ochotę, po to, żeby spojrzeć sobie w oczy, wymienić kilka słów, chwilę porozmawiać, poczuć swoją energię, poczuć jak się czujemy w swoim towarzystwie i dopiero wtedy zniknąć i skupiając się na czymś zupełnie innym, bo czy to będzie kino, czy to będzie koncert, to jednak nasza atencja będzie skierowana, tak jak mówisz, podobnie jak na spacerze, nie na uroki przyrody, ale jednak na uroki dzieła, którego będziemy słuchać lub które będziemy obserwować, więc to zdecydowanie trzeba poprzedzić wtedy jakimś rendezvous. Dalej byśmy powiedzieli, no powtórzmy teraz jeszcze, bo jak się okazuje, no rzecz szalenie nieważna, skoro tyle razy się gdzieś pojawiła w trakcie naszej rozmowy, czyli być autentycznym na tym spotkaniu, nie udawać kogoś, kim się nie jest. To jest bardzo ważne i bardzo otwarcie mówić też, ja to mówię też, bo tak, moi klienci to są ludzie, którzy przychodzą i szukają poważnych relacji, ale często jest tak w wyniku poszukiwań wszelakich internetowych, że no nie wiemy, czy ta osoba po drugiej stronie czego tak naprawdę szuka i to są rzeczy, to trochę nawiązuje do pytania, które widzę kątem oka też dalej od pana Łukasza, a propos kwestii, które warto przedyskutować wcześniej, może nie na pierwszym spotkaniu, ale to, czy ktoś myśli o przygodzie, czy o ważnej relacji, czy szukasz związku na dłużej, czy na krócej, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa, bo może ocalić nas z wielkiego rozczarowania, a poza tym nie ma wstydu, żeby o tym mówić. Ja uważam, że w ogóle gdyby ludzie się komunikowali otwarcie i potrafili nazywać swoje potrzeby, albo potrafili mówić, co w zachowaniu drugiego człowieka nas na przykład rani, jest dla nas trudne, tak? Albo wywołuje w nas jakieś emocje, to naprawdę byłoby nam dużo łatwiej tworzyć zdrowe relacje i te relacje, które mają szansę przetrwać, a nie jakoś gromadzić podskórne konflikty, które jak wybuchają, to bardzo często doprowadzają do rozstań, więc rozmawiajmy otwarcie i szczerze, nie bójmy się tego, kim jesteśmy. Czyli odpowiednie miejsce, odpowiedni strój, autentyczność, to się sprawdza. Ja bym może, bo jest jeszcze taki, nie wiem na ile jeszcze wciąż obecny pomysł, trend, idea, ale kiedyś, nie wiem, nosiło się kwiatek na przykład na pierwszą randkę. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem absolutnie przekonany co do tego gestu, dlatego że to więcej problemów sprawia niż pożytku, no bo co potem z takim kwiatkiem zrobić, prawda? Idzie się tak, na ten spacer, do tego tak. Kobieta musi to nosić i tak dalej. Jeśli już, to być może po takiej randce można przesłać bukiet kwiatów na przykład, albo jak się jest młodszym i chodzi się do liceum, to kolegę można wysłać do domu koleżanki, jeśli to osoba z tego samego osiedla, albo z tej samej miejscowości, żeby kwiatek podrzucił w naszym imieniu. Zdecydowanie jako kobieta z kolei, która takim kwiatem mogłaby być obdarowana, powiem, że on na pierwszej randce szczególnie może budzić pewnego rodzaju niezręczność, szczególnie jeżeli osoba, którą spotykamy, nagle okaże się bardzo daleka od naszych wyobrażeń, a tutaj jeszcze przychodzą te kwiaty i to jest z jednej strony urocze, ale tak jak mówisz, z drugiej strony może okazać się bardzo niewygodne, natomiast podziękowanie za wspólny czas, który mamy nadzieję, że jest udany i wspaniały w ten sposób, że dziękujemy kwiatami, na pewno jest docenione przez drugą stronę, niezależnie od tego, czy taka relacja później się rozwinie romantycznie, to też zostanie na etapie platonicznym, bo to też się często zdarza. Tak, zaglądałem do książki mojej, dlatego że postanowiłem zrobić tutaj lokowanie produktu i trochę reklamy, a to ze względu na pytanie pana Filipa, który pyta, czy savoir vivre mówi coś na temat tego, która randka powinna się zakończyć w łóżku. Panie Filipie, chyba na ten temat nie mówi, o tym sami decydujemy, już nie żadne zasady, ale ja w tej swojej książce, którą otwarłem, savoir vivre, czyli jak ułatwić sobie życie, napisałem taki rozdział pod tytułem savoir vivre na jedną noc, więc jak już się ta randka kończy, czyli to ma być ta jedyna noc, to dobrze o pewnych rzeczach pamiętać, żeby to wszystko przebiegało też w dobrym stylu i z klasą i w sposób no, wyrażający szacunek do siebie nawzajem i sprawiający więcej przyjemności niż zakłopotania. To wracamy tutaj do naszych pytań. Co tutaj mamy dalej? Jest ciekawe pytanie o zazdrości, widzę. Tak, właśnie widzę to pytanie. M. Jak szef albo szefowa Jamesa Bonda, nie wiem, kto się kryje pod M, pod tą literką, proszę wybaczyć, jeżeli wyskoczę tu z pytaniem nieszczególnie związanym z dzisiejszym tematem, jednak sądzę, że to dosyć istotna kwestia, jak mierzyć się z zazdrością, by wyjść z tego z twarzą. Ale jak rozumiem, chodzi o zazdrość, o
partnera, potencjalnego partnera, bo to też tu jest bardzo ważne. Czy jak rozumiem. Tutaj mam na myśli zazdrość w początkowym etapie relacji romantycznej. Ponoć niezdrowo jest ukrywać swoje odczucia i dobrze jest być mimo wszystko dosyć prosto linijnym i otwartym. No to dużo mówi na temat nas samych, bo to jest, ja jeżeli jestem zazdrosny, no to jest pytanie do mnie, dlaczego, czy tudzież zazdrosna, prawda? Bo to by świadczyło o tym, że budzi w nas emocje ta druga osoba dość duże i wtedy można to po prostu, moim zdaniem oczywiście, ale tu trzeba by było porozmawiać z takimi osobami, które pracują z parami na co dzień i rzeczywiście takie terapie par przeprowadzają, ale wydaje mi się, że można to zawsze nazwać i po prostu powiedzieć, że takie albo takie zachowanie budzi moją zazdrość, bo to jest zawsze związane z jakimś niepokojem też często, tak? Może nam się wydawać, że nie wiem, na przykład zachwyt czyjś nad innym człowiekiem spowodowany, nie wiem, wspaniałą wypowiedzią tej osoby, od razu jest poczuciem zagrożenia, że ojej, to ja nie jestem taki wspaniały albo taka wspaniała, to może za chwilę ta osoba mnie rzuci i zdecyduje się na relację tam. Mi się wydaje, że warto dopytywać, ale zazdrość to jest sygnał o nas samych. Więc warto siebie samych zapytać, skąd to uczucie się pojawia i dlaczego ono się pojawia tak naprawdę i w jakim momencie się pojawia. Jak sądzę, to jest takie pytanie, jak się zachować, kiedy ta druga strona jest zazdrosna, kiedy rozpoznajemy zazdrość po drugiej stronie. Ja bym się dla takiego sygnału przestraszył, tak mi się wydaje. To znaczy, gdybym na bardzo początkowym, w bardzo początkowej fazie relacji zobaczył, że tutaj się pojawia taka zazdrość, która jest podszyta kontrolą, próbą jakiejś takiej dominacji, to w sumie bardzo dobrze, że się pojawia na początku, bo dzięki temu można szybko sprawę zakończyć. Tak, bo ja to wzięłam z perspektywy osoby zazdrosnej, a ty bardzo słusznie z perspektywy osoby, która budzi zazdrość w swoim na przykład partnerze, tak? Bo rzeczywiście tak, jeżeli to jest podszyte kontrolą, no to jest duża czerwona lampka, powiem szczerze wtedy. Pani Judyta, której obiecałem kiedyś tutaj cały live na temat ślubów i wesel, pyta, proszę powiedzieć, czy według pani wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? No to ja mogłabym tylko powiedzieć swoją prywatną opinię, ale ja wierzę w ludzi i wierzę w to, że się zmieniają. I wierzę w to, że jeżeli nad sobą pracują, wyciągają wnioski ze swojego życia, to potrafią naprawdę bardzo dużo odwrócić różnych sytuacji, bardzo dużo w sobie pozmieniać. I mamy dużo przykładów, chociażby Liz Taylor, która wychodziła już nie wiem ile razy za swojego męża, ale chyba 3, a na pewno 2, że historia nam pokazuje, że jest to możliwe i jest to możliwe też nawet szczęśliwie. Więc wydaje mi się, że tu ja w ogóle jestem przeciwniczką wszelkiego rodzaju schematów i reguł akurat w kwestii uczuć, bo uczucia są bardzo subtelną i bardzo wrażliwą i bardzo indywidualną sprawą. Także ja osobiście prywatnie miałabym pewnie z tym kłopot, bo wiedziałabym dlaczego z czegoś wychodzę, ale gdyby mnie druga strona przekonała do tego, że widziałabym naprawdę szczere intencje i jakiś proces zmiany, to pewnie bym poczuła, czy warto zaryzykować, czy nie, ale tu chyba nie ma jednej właściwej odpowiedzi. To już będzie naprawdę ostatnie moje pytanie w czasie tej rozmowy i ewentualnie jeszcze jedno pytanie z listy, jeśli się takie pojawi, żeby Państwu oddać na koniec głos. Chciałem Cię zapytać, no i uciekło mi pytanie, co za historia. To może Państwo kurs za chwilę z pomocą i przypomnimy sobie. A wiem, chciałem Cię zapytać o muzykę, o drugą część Twojego życia zawodowego. Zresztą chciałbym bardzo, żeby Państwo poznali Agatę Igras. W internecie można znaleźć dużo na ten temat jako muzyka. I chciałem Cię zapytać, czy właśnie muzyka klasyczna, czy Ci pomaga ta dyscyplina, ta dziedzina, którą pielęgnujesz przecież od tylu lat w życiu, w wykonywaniu tego zawodu, czy nie wierzę, że wręcz przeciwnie, musi Ci pomagać? Nie może być wręcz przeciwnie, bo muzyka też wymaga miłości tak naprawdę. Nie można tej pasji rozwijać bez naprawdę wielkiej miłości do grania na instrumencie i do tego zupełnie uniwersalnego języka, więc to jest na pewno zbliżone, bo ja w swojej pracy to chyba jest najbliższe, że ja jako pedagog też pracuję indywidualnie z ludźmi, więc już od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat spotykam bardzo różne osoby i też poznaję różne typy osobowości i tak jak w mojej pracy pedagogicznej, każdy wymaga indywidualnego podejścia i czasami naprawdę ubierania dokładnie tych samych kwestii zupełnie różne słowa, tak żeby
trafiły i były zrozumiane przez tę konkretną osobę, to na pewno to się przekłada na pracę z ludźmi również indywidualną w ramach działalności Barclay, bo tu też wartością nadrzędną jest człowiek i poszanowanie jego osobowości, jego granic, jego potrzeb, więc widzę tutaj dużo elementów wspólnych, a muzyka jest językiem uniwersalnym, więc zawsze u mnie gra muzyka w czasie rozmów, to muszę powiedzieć. A propos muzyki jako języka uniwersalnego, zawsze zazdrościłem wam muzykom właśnie tego, znajomości tego języka, kiedy podróżowaliśmy za granicą. Ja będąc za granicą musiałem być trochę jak skrzypek, któremu kazano grać na kontrabasie, bo tutaj tym moim narzędziem jest język polski, a musiałem mówić czy prezentować was w języku angielskim. To jedna rzecz, a wy mieliście ten język uniwersalny, który mówicie tak samo w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Rosji, w Izraelu i tak dalej. Obiecałem jeszcze oddać państwu na koniec głos. Pojawiło się kilka pytań. Panie Rafale, proszę, myślę, że mi pan wybaczy, jeśli już pańskiego pytania nie przeczytam, biorąc pod uwagę, że kilka innych pytań wcześniej zmieściliśmy, ale dwa pytania, nie jedno na koniec chciałbym jeszcze zmieścić, ze względu na to, że i pani Edyta, i pan Maciej często są z nami tutaj na kanale. Pytania są takie. Pani Edyty, dobry wieczór. Jak okazać mężczyźnie, na którym mi zależy swoje zainteresowanie? Jak robi to dama? Czy tutaj podpowiedzielibyśmy coś pani Edycie? To jest tak naprawdę wcale nie tak trudne pytanie, bo zainteresowanie w dzisiejszych czasach moim zdaniem to jest czas poświęcany, tak? Więc jeżeli znajdujemy czas na drugiego człowieka, to moim zdaniem też już potrafi być pokazanie, że jesteśmy zainteresowane towarzystwem danego pana. Jeżeli mówimy tutaj, bo to jest też zależy, czy to jest sytuacja nowa, gdzie jeszcze w ogóle nie wiadomo, jak nawiązać taki kontakt, wtedy może warto poszukać jakichś tematów wspólnych albo nawiązać do przeczytanej książki, zacząć jakąś rozmowę po to, żeby w rozmowie, wydaje mi się, że czasem nawet ciepłym uśmiechem albo spojrzeniem możemy komuś pokazać, niekoniecznie flirtując zalotnie i machając rzęsami, tylko w ciepły i przystępny sposób właśnie wykazując zainteresowanie drugą stroną tym, chociażby jak się czuje albo jak sobie radzi, chociażby dzisiaj w naszej sytuacji z noszeniem albo nie noszeniem maseczki, to już można zadać bardzo różne pytania, ale nie bać się tego, naprawdę nie bać się tego, zachęcam do odwagi, bo to nie musi być od razu pytanie, które determinuje, że jesteśmy zainteresowane jakąś bardzo poważną relacją, ale przynajmniej nawiązujemy kontakt, poświęcamy komuś czas, patrzymy w oczy i się uśmiechamy. I jeszcze jedno pytanie pana Macieja. Pani Agato, czy zdarzali się klienci wyjątkowo nieśmiali, którzy mimo tego próbowali znaleźć drugą połówkę? Jak najbardziej, jak najbardziej. Właśnie ci nieśmiali klienci mają trudniej, a szczególnie jeżeli są to mężczyźni, którzy jeszcze mają swoją pracę zawodową, to często uciekając niejako od poszukiwań partnerki, zupełnie nurkują w tę swoją pracę i poświęcają jej niewspółmiernie więcej godzin niż życiu w ogóle swojemu prywatnemu, więc oni czując się niezręcznie, chociażby w sytuacjach takich jak imprezy towarzyskie, jeszcze nie daj Boże naprawdę duże, albo kluby, gdzie też nie każdy lubi chodzić, czy też właśnie nie czują się dobrze w zaczepianiu osób w internecie, decydują się na taką współpracę, bo no, my wtedy jesteśmy niejako już takim pośrednikiem, kogoś konkretnie już przedstawiamy, czyli nie trzeba tej osoby wyłuskać z jakiegoś grona i odnaleźć, i wydaje mi się, że w towarzystwie osoby, która jest w ogóle otwarta na drugiego człowieka i na to, żeby rozmawiać i zainteresować się drugą stroną, też ta nieśmiałość gdzieś powolutku może się trochę zmniejszyć, także właśnie tacy klienci też do nas trafiają często. Pan Łukasz pisze, bardzo ciekawa, zaskakująco prosta i sprawdzająca się uwaga z ilością poświęconego czasu. Proszę państwa, bo mnie się tak czasem wydaje, że sprawy są bardzo proste, tylko myśmy dzisiaj czasem je bardzo skomplikowali, nie wiem, dopowiadając do nich mnóstwo teorii, słów i tak dalej. I zresztą to jest niesamowita rzecz, o której w pewnym momencie powiedzieliśmy w czasie tej dyskusji, że można mieć ogromnie dużo pieniędzy, ale nie można nawet wtedy kupić za te pieniądze tej rzeczy, która jest tak
bardzo cenna, jak autentyczność chociażby, a do tego moglibyśmy dodać, jak czas, który możemy komuś poświęcić. Ja kiedyś słyszałem o takim pomyśle, ktoś się zastanawiał, co komuś podarować na prezent z okazji Bożego Narodzenia. Ktoś mówi, podaruj trochę czasu. Znaczy, daj mu voucher na półtora godzinne spotkanie z tobą, gdzie go będziesz tylko słuchać, nie będziesz mówić. Więc autentyczność, czas, żywe zainteresowanie kimś, słuchanie nie dlatego, żeby, bo tak grzeczność podpowiada, tylko grzeczność nam mówi, że słuchać się siebie nawzajem trzeba, czy słuchać siebie nawzajem trzeba, ale no po to, żeby właśnie z tego wyszło coś więcej, czy żeby dać coś więcej temu komuś, prawda? Więc to optymistyczny bardzo mi się wydaje taki akcent na koniec o tym, że w prostocie jest siła. Tak, a w dobrych relacjach jest zdrowie. I to jest też to, o czym warto pamiętać, że człowiek... Przepraszam? W prostocie, ale nie w prostactwie, przepraszam, że tak powiem. Bardzo słuszna uwaga, rzeczywiście, a dobre relacje to jest zdrowie psychiczne i fizyczne, o czym wciąż zapominamy, że naprawdę człowiek u naszego boku, który pozwala nam wzrastać i się rozwijać i z którym rzeczywiście się dopełniamy, to jest nawet kilka ładnych lat dłuższe życie, więc warto o to dbać, żeby mieć u swego boku właściwe osoby. Ja mam takie pytanie jeszcze, Agata, gdyby Państwo teraz po naszej rozmowie chcieli posłuchać jakiegoś utworu, w którym występujesz, czy znajdą taki na YouTubie i co warto, żeby posłuchali? Ty na pewno wiesz, co może tam być, co mogą znaleźć Państwo. Ja mam bardzo mało na swoim kanale nagrań, ale tam wszystko jest bardzo piękne, są bajkowe opowieści z Krzysztofem Herdzinem, które polecam chyba najbardziej, chociaż nie wiem, czy one są na moim kanale czy na jego, ale bardzo piękny, prosty, cudownie ciepły zbiór 8 takich bajek muzycznych, właśnie bajkowe opowieści. Jeśli na pewno. Państwo piszą na YouTubie bajkowe opowieści Agata Igras, to znajdą? Tak, znajdą na pewno. To zachęcam Państwa absolutnie, żeby Państwo Agatę i poznali z tej muzycznej strony. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja wszystkich Państwa zachęcam do tego, już jak prawdziwy YouTuber, żeby subskrybować mój kanał, polubić ten film, klikać w łapki z kciukiem podniesionym do góry. To sprawi, proszę Państwa, że ten materiał będzie bardziej popularny, a przez to razem będziemy zmieniać świat na lepsze. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Państwu chciałem też bardzo podziękować za to, że po raz kolejny znaleźli Państwo czas, żeby się spotkać wieczorem, żeby porozmawiać. Dziękuję Państwu za pytania, za udział w rozmowie, za ciekawe komentarze. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, Wojciech. To jest wielka przyjemność rozmawiać z Tobą zawsze i doceniam ogrom pracy, który wkładasz w to, żeby też edukować wszystkich w tak ważnych kwestiach i wciąż mało poruszanych. A ja też dziękuję Państwu za naprawdę cenne i pytania, i komentarze i cieszę się, że mogłam tu dzisiaj być. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy.